Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Malczu Mistrz, a to jest Poczytanka. Dzisiaj książka pod tytułem Przetajna. Autor książki Andrzej Pilipiuk, wydawnictwo Fabryka Słów. Także jedziemy z Poczytanką, według mnie, czyli według Malcza Mistrza. Strona pierwsza, rozdział pierwszy. Do jesieni zostało jeszcze sporo czasu. Gdy babcia zaczęła marudzić, że trzeba naprawić dach. Po prawdzie trochę racji w tym było. Wiosenne gradobicie dało nam się we znaki. Ciągle jednak pilniejsze prace zmuszały nas do odłożenia roboty. Babcia kilka razy przypominała o sprawie. Wreszcie pewnego poranka wyciągnęliśmy z wujaszkiem Tokiem nasz dwukołowy wózek. Założyliśmy mocniejsze buty o twardej podeszwie, spodnie z mocnego płótna i najgorsze sprane koszule. Nastrzeliśmy szpadle i oskardy, zabraliśmy na wszelki wypadek broń i wyprawiliśmy się po dachówki do ruin w górnych dzielnicach Tes. Nie lubiłem tego miejsca, jego przytłaczającej cmentarnej ciszy i braku ludzi. Szliśmy ulicą wspinającą się na zbocze góry Telewi. Bruk zachował się dobrze. Trawy i krzewy wpijały korzenie w każdą szczelinę. Domy przed wiekami zburzyło trzęsienie ziemi. Można to było poznać po długich pęknięciach ocalałych murów. Szczeliny cięły równo i kamień i zaprawę. Tylko gzymsy i obramowania okien tam, gdzie kamienie dodatkowo spojono żelaznymi klamrami, dały radę oprzeć się wstrząsom. Za to w wielu miejscach rozsadził je korodujący metal. Przodkowie budowali solidnie, ale czas i siły natury okazały się potężniejsze. Dachy ani stropy się nie zachowały. Przez otwory okienne widać było błękitne niebo. Przystanęliśmy na zakręcie. Spójrz, Dave, piękny widok, mruknął wujaszek. I nie kłamał. Miasto opadało tarasami ku zatoce. Tu, z góry, widziałem wyraźnie tereny świątyni, naszą dzielnicę i leżące poniżej dzielnice pierwobywalców. W porcie stały 3 statki węży. Ruszyliśmy dalej. Myślę, że to będzie odpowiednie miejsce. Zatrzymał się przed jednym z domów. Budynek niewiele różnił się od innych. Mury były grube i solidne. W kilku miejscach zachowały się aż do wysokości gzymsu pierwszego piętra. W otworach na belki i pustych otworach okiennych utkwiły jeszcze resztki poczerniałego ze starości drewna. Najpierw rozleciał się dach, spadły sufity, potem runęło także piętro. Przewrócił się przewód kominowy. Parter zasypany był warstwą, której grubość oceniałem na 6 do 7 łokci. Otwór drzwiowy trzeba było sobie odpuścić. Obeszliśmy budynek od lewej i weszliśmy przez jedno z okien, od strony dawnego ogrodu. Tak myślę, powiedział wujaszek, rozglądając się uważnie wokoło. Tu była kuchnia, obok zapewne umywalnia, od ulicy salon i schody na piętro, a tam 3 lub 4 sypialnie. Mur wokół solidny, ale ścianki działowe z desek polepionych gliną. Podniósł płat tynku, przełamał w palcach i pokazał mi. Glina wyglądała jak wyjedzona przez korniki, ale wiedziałem, że to ślad po kawałkach słomy, które z biegiem czasu rozsypały się w pył. Byłem pewien, że mogę zaufać jego osądowi, od lat przekopywał ruiny. Kolczaste krzewy zarosły gruzowisko niczym dywan. Założyłem grube, skórzane rękawice, podobnie jak wujek.
skrzywiliśmy się jak na komendę. Jednakowo nie znosiliśmy tej roboty. Najdłuższe kolce zawsze jakoś znajdowały sobie drogę do naszej skóry. Próbowaliśmy dawniej różnych metod pozbycia się tych chaszczy. Niestety, paliły się bardzo opornie, a cięcie gałązek maczetą lub nożycami zajmowało zbyt wiele czasu. Najlepsze były sposoby jeszcze z czasów mojego pradziadka. Piły na długich styliskach, którymi odcinaliśmy krzewy od podłoża. Nie rozwiązywało to wszystkich problemów, bo były strasznie splątane gałęziami. Ale gdy nie trzymały się już gruzu, można było bosakami odciągać je na bok. Wsunąłem piłę pod gałęzie i zabrałem się za pień pierwszego krzaka. Kryjemy domy dachówkami, które leżą tu od setek lat, rozważałem. Zamiast wypalać nowe. Tak jest, łatwiej i szybciej, wzruszył ramionami. Można zrobić nowe, ale ile z tym roboty? Trzeba wykonać formy, nakopać gliny, wysuszyć, wypalić, położyć glazurę, znowu wypalić. Robimy garnki. Glina, miejsce do suszenia, piece. Wszystko jest, ale tu przychodzimy pogotowe. Mniej się człowiek zmęczy. I co najważniejsze, oszczędzamy opał. Idzie zima, a w tym roku może być mroźna. Krzaki, choć odpiłowane od korzeni, stawiały dziki opór. Szarpaliśmy je długo, nim zaczęły się poddawać. Wreszcie oczyściliśmy całą przestrzeń między resztkami ścian. Gleba, którą odsłoniliśmy, składała się z popiołów wulkanicznych, kawałków kamienia, pokruszonej cegły i tynku oraz próchnicy, która przez setki lat powstawała z belek, desek, mebli, a także traw pnączy i naniesionych liści. Spociłem się przy tej robocie, zgrzałem, wreszcie ściągnąłem koszulę. Tak było przynajmniej, mimo że pył osiadał na skórze. No, Dave, można powiedzieć, że z chłopaka stajesz się powoli mężczyzną, mruknął wujek, patrząc na moje muskuły. Za rok lub dwa pomyślisz o założeniu rodziny. Anna też niebawem skończy 18 lat i zadecyduje. Jesteś od niej rok starszy, tak? Coś koło tego, bąknąłem speszony. Trzymam kciuki, powiedział poważnie. W jednym miejscu spośród gruzu i korzeni zziała dziura. Podszedłem i zajrzałem. Wkop miał może 5 stóp głębokości. Ściany się osypały. Kilka przegniłych desek wskazało, że szyb był oszalowany. Coś ciekawego? Zagadnął wujaszek, zmagający się z ostatnimi krzakami. Dziura wygrzebana przez jakichś naszych poprzedników, kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat temu, już się zawaliła. Pewnie szukali skarbów, albo chcieli znaleźć piwnicę. Pamiętasz 2 lata temu? Pamiętałem. Poszliśmy w ruiny we trzech. On, mój ojciec i ja. Faktycznie znaleźliśmy piwnicę zamurowaną, nietkniętą od czasów przodków. Były w niej różności. Dzbany, które kiedyś zawierały oliwę i wino, resztki bel zetlałego sukna, szczątki mebli, niegdyś pięknie rzeźbionych i pokrytych płatkami złota. Zachowaliśmy z tego kilka kawałków, które powiesiliśmy w kapliczce wśród pamiątek, oraz nieduży nożyk z brązu, którym po oczyszczeniu i naostrzeniu babcia obierała sobie ten raz owoce. Zlewki oliwy zgęstniały i paskudnie cuchnęły, ale zmieszaliśmy je z olejem i wykorzystaliśmy w lampach. Wosk z innego dzbana poczerniał jak słomoła,
lecz przytopiony nadawał się jeszcze, by odlać z niego świece. Liczyliśmy na najmarniejszą sakiewkę złotych monet. Jednak takie znaleziska należały do rzadkości. No nie ma co się zasiadywać, Wojaszek popatrzył na niebo. Przybyliśmy po dachówki i na tym się skupmy. Do wieczora chcę mieć 100 sztuk. To raczej niemożliwe, ale pomarzyć nam wolno. Przewiązaliśmy dłonie szarfami i odmówiliśmy modlitwę za ludzi, którzy niegdyś tu żyli. Bywało, że w takich miejscach znajdowaliśmy ludzkie kości. Wgryźliśmy się w gruzowisko, robota była ciężka. Nie mogliśmy użyć szpadli, bo nie sposób było wbić ich w ceglany rumorz. Pozostały nam motyki, lecz musieliśmy nimi operować bardzo ostrożnie, by nie potrzaskać elementów, po które przybyliśmy. Do tego słońce przygrzewało zdrowo. Na szczęście i od morza dmuchało nieźle. Był przewiew. Dachówki leżały płytko i była ich cała masa. Trafiliśmy dobrze. Miały podobną grubość jak te, którymi pokryte były nasze dachy. Szaro-niebieska glazura będzie się odznaczała, ale przecież żaden dom nie miał dachu jednolitej barwy. Dziękuję, to byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to była poczytanka. Skończyłem na rozdziale pierwszym, stronie 9. To była właśnie książka Przetajna Andrzeja Pilipiuka od wydawnictwa Fabryki Słów. Polecam, pozdrawiam i zapraszam ponownie. Dajcie suba i wesprzyjcie mnie w komentarzach i wyświetleniach. Cześć! To była poczytanka, odcinek pierwszy. Książka Przetajna.